Dziękuję, panie marszałku. Panie ministrze, jako mieszkaniec może nie Śląska, ale subregionu północnego województwa śląskiego pragnę zadać kilka pytań, które często do mnie są adresowane przez osoby korzystające z komunikacji kolejowej, w szczególności w naszym województwie, ale podejrzewam, że problemy występują podobne w całej Polsce. Otóż moje pytanie jest następujące. Czy w ministerstwie w oparciu o analizy i opinie specjalistów we współpracy ze spółkami regionalnymi są prowadzone prace zmierzające do usprawnienia funkcjonowania pewnych mechanizmów, które w mojej ocenie, a także w ocenie osób korzystających z usług spółek kolejowych na dzień dzisiejszy nie są do końca dopracowane? I tak doprecyzowując pytanie, czy w ministerstwie są prowadzone prace dotyczące zunifikowania systemu i skonstruowania jednego rozkładu jazdu pociągów dla wszystkich przewoźników realizujących przewozy pasażerskie, które będą wywieszczone na dworcach, no bo to naprawdę, tak jak się patrzy, jeździ pociągami, no to jest duży problem, bo ludzie są naprawdę zagubieni. Drugie pytanie, czy pasażerowie mogą liczyć w niedalekiej przyszłości na możliwość zakupu biletu w jednej kasie, niezależnie czy jest to bilet na przejazdy kolejami śląskimi Intercity, czy też na przejazdy pociągami innych przewoźników. I ostatnie pytanie, czy może warto byłoby się zastanowić nad wprowadzeniem wspólnego biletu dla wszystkich przewoźników, czyli bilet obowiązywałby na daną trasę, a nie na przewoźnika. W mojej ocenie ta najdalej idąca ostatnia zmiana diametralnie wpłynęłaby na podwyższenie jakości świadczonych usług przez przewoźników kolejowych. Dziękuję, panie senatorze. Bardzo proszę. Trzy pytania. Tak, odpowiadając na pierwsze pytanie, wspólny rozkład jazdy. Śpieszę poinformować, że od grudnia ubiegłego roku ten postulat jest już spełniony na stacjach. Na każdej stacji, zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, zarządca infrastruktury jest zobowiązany wywiesić w miejscu ogólnie dostępnym rozkład jazdy obejmujący wszystkich przewoźników zatrzymujących się na danej stacji. Wszystkich. I ten obowiązek ustawowy jest przez spółkę PKP PLK realizowany przy każdej zmianie rozkładu jazdy. W tej chwili na przykład na dworcach na Podkacie państwo rozkład, który obowiązuje do dnia 9 lutego i rozkład, który obowiązuje od 9 lutego do 9 kwietnia. Te rozkłady są publicznie wywieszone. Co więcej, każdy pasażer ma możliwość ściągnięcia ze strony internetowej PLK plakatów stacyjnych z przyjazdami i z odjazdami dla dowolnej stacji kolejowej w Polsce i w ten sposób ta informacja jest zapewniana w jednolitej formie. Kształt tego rozkładu był konsultowany, tam był taki rodzaj ankiety wykonanej przez Polskie Linie Kolejowe, jakie informacje pasażerowie chcieliby zobaczyć i to jest efekt jakby tych ustaleń z uwzględnieniem konsultacji społecznych. Drugi postulat, o którym pan mówi, możliwość nabycia biletu różnych przewoźników kolejowych w jednej kasie. Staramy się, żeby kasy obsługiwane przez przewoźnika, na który mamy wpływ, czyli PKP Intercity, również sprzedawały bilety innych przewoźników. Nie zawsze się to niestety udaje. Zapisaliśmy w planie zrównoważonego transportu zbiorowego, który został opublikowany w miesiącu październiku jako taki ogólnopolski plan transportowy, do którego nawiązane zostaną plany opracowane przez marszałków województw. W tym planie transportowym zapisaliśmy również taki postulat dla przewoźników w celu zapewnienia wspólnych kanałów dystrybucji biletu i rozwiązania, o którym pan wspomniał na końcu, czyli wypracowania również wspólnego biletu. To jest najtrudniejsze, od razu powiem, bo to się wiąże z rozliczeniami między przewoźnikami. Widzimy, jak to jest trudne na przykładzie aglomeracji stołecznej, gdzie różne podmioty zaangażowane w ten wspólny bilet teraz bardzo twardo negocjują, bo te umowy zawierane pomiędzy samorządami poszczególnych gmin wiążą się z wydatkowaniem kwot często wielomilionowych. Także trzeba to zrozumieć. Natomiast mimo wszystko w szeregu regionach takie wspólne rozwiązania biletowe zostały wypracowane. To jest tyle odnośnie.